Plotek zaginął. Jakieś potworne potwory powychodziły i sieją zamęt. Rozmawiałeś już z kapłanem, on jest chłopski gość, coś wykombinuje. Jak to się stało, że Lotek wpadł do wulkanu? Czy zachowaliście wszystkie środki ostrożności? Jak widać, nie. Karygodne! Chyba najwyższy czas porozmawiać z kapłanem. Ładnie. Co to będzie? Co się z nami stanie? Lotek zginął. Jakieś straszydła powychodziły z wulkanu. Oj, mo! Witaj! Miło cię znów widzieć. Choć w sumie, to czy tu jesteś pierwszy raz? Czy my się znamy? A, to ty. Mieliśmy rozmawiać o młotku. No, znaczy się, lotku. Więc z tego, co pamiętam, to od małego był, no tak, wypadek miał. Straszna sprawa. Ale do rzeczy. Kolega Kangur nie ma czasu na pogawędki. Trzeba mu pomóc. Musimy go uratować. Zastanówmy się. Już wiem. Tu zaraz za mną jest przejście do wnętrza wulkanu. Dawno nieużywane. Otwarcie bramy to już prosta sprawa. Trzeba tylko zdobyć 4 artefakty rozrzucone to tu, to tam. Jeśli dobrze pamiętam. Zdolny jesteś, poradzisz sobie. Dla mojej pewności przejdziesz kilka testów. Udaj się na plac treningowy i wróć ze świetlikiem. Poskoczyć, naciśnij skok. Aby podskoczyć wyżej, naciśnij skok 2 razy. Naciskaj wielokrotnie atak 1 i rozbijaj beczki. Musisz przeskoczyć na drugą stronę i jednocześnie rozbić beczki. Naciśnij skok, a potem atak 1. Nie zapomnij trzymać strzałki do przodu, żeby maksymalnie wydłużyć skok.
naciśnij atak 2, żeby się szybko przemieścić. Podskocz pod pajęczyną. Złapiesz się jej automatycznie. Naciśnij skok, żeby puścić się pajęczyny. Widzisz ten blok skalny z uchwytami? Możesz go chwycić używając przycisku akcji, a następnie pchać lub ciągnąć. Po drabinie wejdziesz używając skoku. Skok, a potem atak 2, możesz rozbić rzeczy, które znajdują się pod tobą. Zbierz dynamit, rzucaj używając rzut. Naciskając przycisk akcji, możesz automatycznie wybierać cel i przemieszczać się dookoła niego w lewo lub w prawo. Schowany jest w roślinie. Użyj atak 1, żeby go obudzić. Brawo! Wracaj z powrotem do wioski. Świetlik podąży za tobą. Trzeba się rozprawić z tymi stworami, które powychodziły z wulkanu. Powiem ci tak. Łowiłem, kiepskie branie. Woda zanieczyszczona, chyba mało rybek. Nic nie wiem, może kapłan coś wie. Taki sprytny, z tą dechą coś poradzi. Brawo! Udało się! Pokonałeś złe moce dzięki tobie i twojej odwadze. Wioska jest uratowana! Co ja mówię? Cała planeta! Jak zwykle przesadzasz! Przecież to jest dopiero początek podróży! O, przepraszam. Chyba się pospieszyłem. Zatem, mój drogi, aby zdobyć pierwszy artefakt Ziemi, musisz odwiedzić ogrody życia. Pamiętaj o zbieraniu duszków lasu. Będą nam bardzo potrzebne. Bez nich nie będziemy mieli wystarczającej mocy, aby wykorzystać artefakty. Wystarczającą ilość uzyskasz, kiedy na ekranie zielony pasek wypełni całą przestrzeń dookoła poszukiwanego artefaktu. No widzisz, czasem potrafisz coś konkretnie powiedzieć. Ciągle muszę go pilnować.
brawo! Pokonałeś złe moce dzięki tobie i twojej odwadze. Wioska jest uratowana! Co ja mówię? Cała planeta! Jak zwykle przesadzasz. Przecież to jest dopiero początek podróży. O, przepraszam. Chyba się pospieszyłem. Zatem, mój drogi, aby zdobyć pierwszy artefakt Ziemi, musisz odwiedzić ogrody życia. Pamiętaj o zbieraniu duszków lasu. Będą nam bardzo potrzebne. Bez nich nie będziemy mieli wystarczającej mocy, aby wykorzystać artefakty. Wystarczającą ilość uzyskasz, kiedy na ekranie zielony pasek wypełni całą przestrzeń dookoła poszukiwanego artefaktu. No widzisz, czasem potrafisz coś konkretnie powiedzieć. Ciągle muszę go